Hey guys, witam was w dzisiejszym daily vlogu. Pewnie to będzie dwudniowy daily vlog, bo nagram pewnie coś dzisiaj i jutro. Mamy niedzielę i ja właśnie wracam z paznokci. Patrzcie, jakie piękne. Nigdy jeszcze nie miałam granatowych, niebieskich, a uwielbiam ten odcień niebieskiego i są mega ładne. Jeszcze te linie złote tak fitują z obrączką i z pierścionkiem, więc mega cool. A dzisiaj jedziemy sobie do Jelnej Góry, w sumie to chyba do Łomnicy, nie wiem dokładnie, zjeść ten super słynny Halo Kebab, który testował Książulo ostatnio i dał mu aż muala, więc musi być naprawdę dobry. Ja go nigdy nie jadłam, natomiast mój mąż go jadł i bardzo sobie go chwalił, jeszcze nim Książulo tam był, bo pracuje w okolicach, gdzie jest ten kebab, więc przetestujemy go dzisiaj. Ja nie jestem wielką fanką kebaba, jakby jak mam ochotę to zjem, ale nie jestem taka, że jak na coś mam ochotę to pierwsze o czym myślę to kebab, więc zobaczymy, ale myślę, że jeżeli jemu smakował i Książulo dał muela, to na pewno jest dobry, więc dzisiaj lecimy w tripa, a jutro wracamy na zajęcia, także do zobaczenia później. Dzień dobry. Jakiego chcesz? Ja to mam. Ja chcę w róże. Proszę bardzo, 5 sztuk. Czasami stujemy. Tam jest napisane, bo za chwilę wysyłać się wiadomości, że to chodziło o to, o to, o to. O to. No to jak z tym weekendem, ona z tym weekendem, gdzie jestem. Dobra guys, zrobiliśmy test cudownego Halo Kebab. Ile dajesz od 0 do 10? No dzisiaj to 8 mogę dać. 8? No ja też gdzieś tak, w sensie był bardzo dobry. W ogóle, jakie to było mięso? Wołowo-baranie? Tak. Wołowo-baranie, pierwszy raz jadłam, bo ja zawsze biorę kurczak, bo jest basic, jakby ja mogła jeść tylko kurczaka całe życie i w ogóle nie jest schabowy. Dla mnie schabowe są z kurczaka, a dla ciebie nie. Ty jesteś mężczyzną i musi schabowe, schabu. Był mega dobry, to mięso czuć było, że to jest mięso, a nie tak zwana kula mocy, w ogóle czuję się teraz jak Książulo. W każdym razie bardzo dobry, sosy dobre, wszystko dobre. Generalnie teraz przynajmniej wiem jak kebab powinien na serio smakować, bo zawsze jak jemy u nas w Bolesławcu to jest taki, wiecie, taki se, ale jest dobry, ale ten był naprawdę mega dobry. Dotarliśmy do domu. Jezus, to krzesło. Ach. Dobra, postaram się nie ruszać. Dotarliśmy już do domu. Mamy godzinę, nie wiem którą. Jest w pół do 17, w pół do 5 i ja siadam do kompa na chwilę, bo chcę w sumie sobie pograć. Bo mamy teraz kompa, nie laptopa, tylko stacjonarkę, która potrafi uciągnąć gry i przede wszystkim mój montaż, także mega cool. Natomiast stwierdziłam, że trochę pogadałam na temat magisterki, bo w sumie dawno mnie tu nie było i jakby nic nawet nie powiedziałam na ten temat, a zaczęłam już seminaria, więc generalnie tak, jestem na etapie rozpoczęcia pisania pracy magisterskiej i brzmi to dla mnie jakoś bardzo dziwnie, bo ja pamiętam, że dopiero zaczynałam te studia, a wiecie, tu już magisterka, wybieranie tematu i tak dalej, to jest trochę przerażające. No i tak, generalnie mniej więcej wiem jaki chcę temat, bo jak już tu milion razy wspominałam, ja raczej chcę iść w kierunku fizjoterapii uroginekologicznej i chciałam zrobić coś z nietrzymaniem moczu, tylko że napotkałam już pierwsze problemy związane z tym wszystkim, dlatego że ja nie mogę po prostu zrobić badania ankietowego, wiecie, nie mogę puścić ankiety w eter i mieć gdzieś to, co się z nią stanie i kto mi tam wpisze, tylko muszę zrobić badania. Więc potrzebuję realnych osób, realnych kobiet, które będą mniej więcej zmagać się z problemem, który mnie interesuje i które będą chętne do jakiejś takiej, wiecie, współpracy ze mną. I mniej więcej chciałam na początku wpływ nietrzymania moczu na trening siłowy, jakby typowo o właśnie trenowanie siłowe, ale uświadomiłam sobie, że nie uzbieram
grupy kobiet, które jakby ćwiczą siłowo i do tego mają z tym problem, no bo chciałam zbadać jakby nasilenie problemu, więc to był to, że jest pierwszy problem, więc temat trochę zmieniłam na po prostu wpływ wysiłku na nietrzymanie moczu. Wtedy będę mogła zebrać kobiety, które pracują fizycznie lub nie wiem, chociaż mają ogródek, czy robią coś, co jest, wymaga jakiejś tam, wiecie, wysiłku fizycznego, obciążenia. I na pewno będzie ich więcej niż takich typowo dźwigających na siłce. Także zobaczymy. Zaczynam już teraz, wiecie, przeglądać PubMedy i wszystko i zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast najprawdopodobniej, znaczy w sumie nie najprawdopodobniej, bo już wstałam papiery, ale rozpoczynam współpracę z firmą kursową pewną, na której będę pisała artykuły dla studentów na ich bloga. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zaczynam od marca i zobaczymy, jak nam siedzi ta współpraca, czy się dogadamy, czy nie, czy jakby ogarnę. Mam nadzieję, że ogarnę. Więc spoko, jakby wiecie, troszeczkę się zaczyna kręcić coś i co? Odpowiem teraz kompa, pewnie zmontuję ten kawałek, który już dzisiaj nagram, żeby jutro mieć mniej i lecę grać w Simsy. Cześć guys, witam was po weekendzie, mamy poniedziałek i to był bardzo chaotyczny poranek. Dosłownie biegałam po domu jak ta kaczka z memów. W te i w te, bo nie chciało mi się wczoraj nic sobie przygotować na dzisiaj, typu ciuchy, plecak i tak dalej. Chociażby umyć termos na herbatę, ale jest spoko, mamy 15 minut do pociągu i właśnie sobie do niego dreptam. Jest w ogóle mróz, są auta pozamarzane, a dawno nie widziałam już pozamarzanych samochodów. Dlatego w sumie dobrze, że wybrałam tą kurtkę zimową, a nie tą skórę, w której wczoraj byłam. Wiem, że potem ma być 11 stopni, ale mam za dużo chodzenia z dworca na uczelnię w Legnicy, żeby zdążyć zmarznąć, więc niestety. Dzisiaj lecimy tylko na 4 wykłady. A w sumie na 2 zblokowane, po 2 bloki, po dwa te same chyba. Także spoko dzień, bez przesady, nie do 18. Także lecimy z tym dniem. To jest joguś. To jest dar ode mnie dla ciebie. Dar pomorza. Dar pomorza? Uwielbiam, jak w moich vlogach mówisz losowe rzeczy typu, bo jesteśmy rodziną i rodzina ma cię wspierać. I love it. Pokaż go. Ja nie lubię takich, ale wziąłam tobie.